Szczęść Boże, Piotr Brzezina, zapraszam na informacje dnia. Sejm rozpoczął trzydniowe posiedzenie. W jego trakcie posłowie zajmą się m.in. informacją o działalności Sądu Najwyższego w 2016 roku. Głos zabierze pierwsza prezes profesor Małgorzata Gersdorf. Część środowiska sędziowskiego i totalna opozycja jednoczą się we wspólnym sprzeciwie wobec ustawy o Sądzie Najwyższym. Tymczasem posłowie PiS-u mają zgłosić poprawkę do noweli. Zakłada ona, że to Krajowa Rada Sądownictwa, a nie minister sprawiedliwości, będzie wskazywała sędziów Sądu Najwyższego. Reforma sądownictwa to flagowy projekt konsekwentnie realizowany przez Prawo i Sprawiedliwość. W Sejmie i Senacie przegłosowano ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa i ustroju sądów powszechnych. Do laski marszałkowskiej wpłynął także projekt ustawy o Sądzie Najwyższym. We wspólnym sprzeciwie wobec reformy proponowanej przez PiS jednoczą się totalna opozycja i część środowiska sędziowskiego. Nie obiecywali zniszczenia trójpodziału władzy i zniszczenia niezależności sądu najwyższego. Oczywiście, że tego nie obiecywali. Gdyby obiecywali, to nie wygraliby wyborów. Taką narrację konsekwentnie powtarza Platforma Obywatelska. W podobnym tonie wypowiada się były prezes Trybunału Konstytucyjnego profesor Andrzej Rzepliński. Nikt go nie zapowiadał w kampanii wyborczej. To kłamstwo, jeżeli się mówi, że w kampanii wyborczej myśmy mówili, że zniszczymy sądownictwo, że nie będzie trójpodziału władzy. Nikt tak nie mówił. Wczoraj z inicjatywy Platformy Obywatelskiej posłowie totalnej opozycji i część środowiska sędziowskiego debatowali na temat ustawy o Sądzie Najwyższym. To nie było wysłuchanie publiczne, a samowolka i demolka opozycji, mówi rzecznik partii Beata Mazurek. Wysłuchanie publiczne jest wtedy, kiedy wyrazi na nie zgodę po pierwsze Sejm albo właściwa komisja, więc to nie jest żadne wysłuchanie publiczne. Ze wstępnego harmonogramu obrad wynika, że już jutro odbędzie się pierwsze czytanie ustawy o Sądzie Najwyższym. Z kolei dziś o jego działalności w 2016 roku w Sejmie będzie mówiła jego prezes Małgorzata Gersdorf. Wczoraj jednoznacznie wypowiedziała się ona przeciwko reformie proponowanej przez Prawo i Sprawiedliwość. Sędziowie Sądu Najwyższego będą aktualnie zmuszani do pracy w tym, co będzie się nazywało Sądem Najwyższym, ale Sądem Najwyższym nie będzie. Reforma wymiaru sprawiedliwości staje się politycznym paliwem dla totalnej opozycji, która według zapowiedzi Grzegorza Schetyny chce budować koalicję przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. W niedzielę z ust przewodniczącego Platformy padła zapowiedź wspólnych list wyborczych. Droga do zjednoczenia wciąż pozostaje daleka, co pokazały wczorajsze rozmowy przedstawicieli klubów opozycyjnych. Opozycja nie jest obok siebie, ale próbuje ze sobą rozmawiać i tworzyć nową jakość. I ja jestem optymistą, chociaż zawsze mówię, że to będzie jeszcze trwało i musimy przez to razem przechodzić. O potrzebie ustalenia minimum programowego mówi lider Nowoczesnej Ryszard Petru. To jednak nie najbliższe wybory, a próba zablokowania prac nad ustawą o Sądzie Najwyższym była głównym tematem wczorajszych rozmów opozycji. Przede wszystkim wchodzą w rachubę wszystkie działania parlamentarne, o których państwo się dowiecie w trakcie, jak rozpoczną się tylko obrady. Nie chcemy ich zdradzać, no bo jak zdradzimy, to PiS przygotuje kontrdziałanie. Ryszard Petru przekonuje, że w grę wchodzą niestandardowe rozwiązania, a to może oznaczać ponowną blokadę sejmowej mównicy i wyprowadzenie ludzi na ulicę. Otwarte wciąż pozostaje pytanie, jak daleko posunie się totalna opozycja, chcąc odzyskać dawne wpływy. Jutro sprawą reformy sądownictwa ma zająć się Komisja Europejska, wnioskował o to jej szef Jean-Claude Juncker. Reforma sądownictwa jest konieczna, przekonuje szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski. W Polsce trwa dyskusja na temat reformy sądownictwa, na temat reformy wymiaru sprawiedliwości, która jest niezwykle potrzebna. Jestem posłem od lat i na dyżurach poselskich przyjmowałem dziesiątki osób, które wręcz żaliły się, a wręcz płakały na to, że nie mogą rozwiązać swoich praw w sądzie latami. Jest to potrzebne. Niestety polityczny spór wokół reformy sądownictwa opozycja przenosi za granicę. Mieszanie się unijnych urzędników w polityczny spór w Polsce tylko zaogni sytuację. Jutro ma sprawą zająć się Komisja Europejska. Wnioskował o to i szef Jean-Claude Juncker. Mam nadzieję, że nie zachowa się histerycznie, dlatego że ta dyskusja się dopiero zaczęła.
prowadzimy dialog. Zachowanie unijnych urzędników pokazuje, że ten dialog nie będzie łatwo. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans, goszcząc przed kilkoma tygodniami w Polsce, nie chciał spotkać się z przedstawicielami polskiego rządu. Uczestniczył w Gazecie Wyborczej w Wiecu Politycznym. Nie skorzystał z zaproszenia odwiedzić Ministerstwo Spraw Zagranicznych czy jakieś inne ministerstwo, które mogło mu wytłumaczyć i podjąć dialog, którego oczekuje rzekomo ze strony Polski. To właśnie Timmermans ma przekazać Kolegium Komisarzy najnowsze wiadomości w sprawie dialogu prowadzonego z Polską w ramach procedury praworządności. Wiceprzewodniczący komisji kilka dni temu otrzymał specjalne pismo od ministra do spraw europejskich Konrada Szymańskiego, w którym wiceszef polskiej dyplomacji opisał bieżącą sytuację. Jest odpowiedź Lasów Państwowych na apel prezesa Polskiej Akademii Nauk oraz rektorów kilku uczelni wyższych wzywających do zaprzestania cięć sanitarnych w Puszczy Białowieskiej. Jak przekonuje resort środowiska, tylko cięcia sanitarne mogą uratować wymierające siedliska i gatunki. Inwazja kornika drukarza w Puszczy Białowieskiej spowodowała ogromne szkody. Znaczna ilość drzew została uśmierconych. Pozostawienie teraz Puszczy Białowieskiej samej sobie doprowadzi do jej degradacji, dlatego niezbędne są działania ratujące te tereny. W związku z zagrożeniem przeniesienia się korników na zdrowe drzewa, w puszczy trwają cięcia sanitarne. Wiceminister środowiska Andrzej Konieczny wskazuje, ile do tej pory wycięto drzew. 25 milionów metrów sześciennych w XX wieku, a decyzja pana ministra Szyszko dla Nadleśnictwa Białowieża przewiduje maksymalnie w ciągu 10 lat 188 tysięcy metrów sześciennych. To jest bardzo, bardzo mało i to wynika z potrzeb przyrody, z potrzeb ochrony siedlisk i gatunków. Od ubiegłego roku, od kiedy podjęto decyzję, wycięto do tej pory około 10% z tej liczby, dodał wiceminister. Jednak nie wszystkim podobają się cięcia sanitarne ratujące Puszczę Białowieską. O natychmiastowe zaprzestanie wycinki drzew w specjalnym liście apelują prezes Polskiej Akademii Nauk, rektorzy Uniwersytetów Warszawskiego i Jagiellońskiego oraz Politechniki Warszawskiej. Według naukowców prowadzone w puszczy zabiegi mogą doprowadzić do nieodwracalnych szkód na jej terenie. W tej sprawie do rektorów swój list skierował wicedyrektor generalny Lasów Państwowych profesor Tomasz Zawiła-Niedźwiecki. Jego zdaniem apel ten powiela informacje głoszone w mediach i utrudnia zaistnienie debaty w oparciu o dane naukowe. To pokazuje, że osoby, które się wypowiadają na temat puszczy, to nie wiedzą, o czym mówią. Zresztą to są bardzo emocjonalne wypowiedzi, podobnie jak niedawno byliśmy świadkami apeli wystosowywanych przez aktorów, przez artystów. No, one są bardzo szlachetne głosy, ale są to głosy osób, które nie mają zielonego pojęcia o tym, co się w puszczy dzieje, jak puszcza wygląda. I dlatego w swoim liście, odpowiadając na apel rektorów i prezesów, bardzo uprzejmie zapraszam panów rektorów, pana prezesa, panu, do wizyty w puszczy, do tego, żeby zobaczyć na miejscu, co się naprawdę dzieje i jak wyglądają nasze działania. Profesor podkreśla, że działania ochronne prowadzone są zgodnie z wynikami badań naukowych. Zwraca też uwagę, że działania ratunkowe nie obejmują 45% puszczy, która jest objęta ścisłą ochroną. Puszczą Białowieską zajmuje się również Komisja Europejska. Czekaliśmy na to powiedzmy rok. Komisja Europejska działa w sposób bardzo niezrównoważony, ponieważ dawała nam na początku 10 dni, następnie 30 dni, następnie dała sobie 10 miesięcy, kolejne wezwanie do udzielenia wyjaśnień. Znowu skróciła nam maksymalnie terminy, wszelkie możliwe, do 30 dni. My odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania, wszelkie wątpliwości i w tej chwili mamy dane. Mamy wyniki empiryczne i wydaje mi się, że tego najbardziej obawia się komisja, że my pokażemy twarde dane. O Puszczę Białowieską niewątpliwie należy dbać, bo jak podkreśla resort, jest ona naszym dziedzictwem kulturowo-przyrodniczym. Władze Turcji przedłużyły stan wyjątkowy o kolejne 3 miesiące. Stało się to na wniosek rządu. Stan nadzwyczajny wprowadzono w Turcji przed rokiem po udaremnionej próbie zamachu stanu.
Przedłużenie stanu wyjątkowego nastąpiło po weekendowych obchodach rocznicy udaremnienia puczu, w którym zginęło 250 osób, głównie cywilów. Wniosek w tej sprawie zatwierdził parlament, w którym rządząca Partia Sprawiedliwości i Rozwoju prezydenta Erdoğana dysponuje zdecydowaną większością. Na prośbę rządu zagłosowaliśmy i przedłużyliśmy stan wyjątkowy na kolejne 3 miesiące. Nie chcemy żyć w sytuacji nadzwyczajnej, nie szukamy tego. Jednak uważamy, że stan wyjątkowy musi trwać dopóty będzie trwała walka z terroryzmem. Przeciwko przedłużeniu stanu wyjątkowego była opozycja. Uważamy, że stan nadzwyczajny w naszym kraju powinien zostać zniesiony. Nie jest on koniecznością. Z powodu tej decyzji pojawia się coraz więcej niezgodności. Dlatego jesteśmy przeciwko takim działaniom. Od czasu wprowadzenia stanu wyjątkowego, co nastąpiło 20 lipca 2016 roku, władze tureckie aresztowały ponad 50 tysięcy osób, a 150 tysięcy zawieszono w obowiązkach lub zwolniono z pracy w ramach akcji wobec przeciwnikom Erdoğana. Turecki rząd twierdzi, że czystki są niezbędne, by móc stawić czoło zagrożeniom bezpieczeństwa, na jakie narażona jest Turcja, i wyeliminować stronników mieszkającego w USA islamskiego kaznodziei Fethullaha Gulena, którego władze w Ankarze oskarżają o organizację wojskowego zamachu stanu. Gulen zaprzecza oskarżeniom. Stany Zjednoczone nie będą biernie przyglądać się upadkowi Wenezueli, ostrzegał wczoraj prezydent USA Donald Trump. Prezydent Wenezueli dąży bowiem do zmiany konstytucji, co oznacza przejęcie władzy dyktatorskiej. Wenezuela zmaga się z największym od lat kryzysem gospodarczym i politycznym. Występują dotkliwe braki nawet najbardziej podstawowych towarów, a inflacja bije światowe rekordy. Wenezuela wiele cierpi. Wenezuela jest krajem, który ma wszelkie szanse na normalny dobrobyt i rozwój, a dziś nie mamy pożywienia i medycyny. Brak jest bezpieczeństwa. W ubiegłym roku 30 tysięcy osób zostało zabitych w wyniku przestępstw. Prezydent Nicolas Maduro dąży do przeprowadzenia wyborów do Zgromadzenia Konstytucyjnego. Chodzi o zmianę i pomniejszenie roli parlamentu, w którym obecnie opozycja ma swoją większość. Donald Trump zapowiedział, że jeśli Maduro przeprowadzi wybory, to USA podejmą natychmiastowe i zdecydowane działania gospodarcze. W niedzielę opozycja zorganizowała nieoficjalne referendum. Ponad 98% uczestników tego głosowania wypowiedziało się przeciwko rządowym planom zmiany konstytucji. Przesłaniem, które wysyłamy wszyscy na cały świat, jest to, że muszą słuchać ludzi. Mamy głuchy rząd, który nie słucha ludzi. Ludzie idą na ulicę, aby zademonstrować, a rząd odpowiada, strzelając do nich. Zabito 100 osób w ciągu 3 miesięcy protestu. Od kwietnia w kraju organizowane są masowe protesty. Przeradzają się one w starcia z wojskiem i policją. Na czwartek zaplanowano kolejną manifestację. Wzywamy cały kraj, aby w ten czwartek zorganizował masowy protest. Bez przemocy. Krajowy strajk obywatelski przez 24 godziny jako mechanizm nacisku i przywrócenia porządku konstytucyjnego. Prezydent Maduro zaplanował wybory do Zgromadzenia Narodowego na 30 lipca. To były informacje dnia. Kolejne wydanie w południe. Z Panem Bogiem.